Na pytanie, kim chce zostać w przyszłości, dzieci najczęściej odpowiadają YouTuberem. Częściej niż na przykład lekarzem, prawnikiem czy nauczycielką. Dlaczego tak się dzieje? Na pewno każdy z Was widział zdjęcie z ogromną kolejką do programu, na przykład Mam Talent. Aby wybić się na YouTubie, podobnie trzeba pokonać tysiące innych. Dlaczego mimo wszystko to jest dla nas tak atrakcyjne, że chcemy kawałek tego czegoś dla siebie? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, z pomocą przychodzi amerykański psycholog Abraham Maslow i jego hierarchia ludzkich potrzeb. A więc jakie elementy możemy znaleźć na piramidzie potrzeb według Maslowa? Pierwsze to potrzeby fizjologiczne. W ten sposób można wyjaśnić obecność wszelkich fast foodów. Oczywiście potrzebujemy wody do przeżycia. Następny poziom to są potrzeby bezpieczeństwa, które chronią nas przed niebezpieczeństwami. Pierwsze dwa poziomy to są potrzeby podstawowe. Następne dwa poziomy to będą potrzeby psychologiczne, do których zaliczamy potrzeby społeczne, między innymi przyjaźń oraz potrzeby szacunku i uznania. Te dwa poziomy, jeżeli nasze pierwsze potrzeby podstawowe zostały zapewnione, następne dwa poziomy psychologiczne świetnie w nie wpisują się wszelkie media społecznościowe oraz YouTube. I dlatego w ten sposób można wyjaśnić, dlaczego tak bardzo ludzie są tym zainteresowani. Na najwyższym poziomie, nie jest związane z dzisiejszym tematem, lecz jeżeli by ktoś chciał wiedzieć, to są potrzeby samorealizacji. We współczesnym świecie, zapewniając sobie podstawowe potrzeby, skupiamy się na potrzebach psychologicznych. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, że nawet milionowe wyświetlenia i miliony subskrypcji nie zapewnią nam szczęśliwego życia. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia Naruciak u Gonciarza. Obaj mają milionowe wyświetlenia i miliony subskrypcji. Posłuchajmy. Strasznie zblokowało i ostatnie po prostu 2 lata, no bardzo na nie jęczę, bo to był taki moment walki ze sobą, że hej, odpalam kamerę, patrzę na nią i jakby zupełnie zmienia się jakby ton mojego głosu, moja persona, mój humor, moje żarty. Wiesz, jakby zacząłem jakby ogarniać, że tu serio powstaje zaburzenie osobowości, nie? Ale takie naprawdę jakby widoczne i podręcznikowe. I jeżeli nie zareaguję, to mogę po prostu się zamknąć kaftan, nie? Niedługo. Jakby już od dawna jakby chodzę i się leczę psychologicznie pod kątem bardziej to terapii do psychologa. No i tak powiem, próbuję wyjść z depresji, nie używając, nie wiem, używek lub uciekając w pracoholizm. Już za moment zobaczysz dwa filmy związane z psychologią, które warto obejrzeć. Zapraszam.